Odra umiera. Tym hasłem od kilku dni żyje polski internet. Sprawę opisują ogólnopolskie media. Zdjęcia martwych ryb i wiadomości na temat stanu Odry przerażają. W liście otwartym Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu czytamy, że dokonano przestępstwa i zbrodni na ekosystemie rzeki Odry. Tymczasem rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uspokaja, informując, że obecnie nie ma zagrożenia dotyczącego obecności w rzece jakiejkolwiek substancji trującej. My tutaj z ramienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poleciliśmy wszystkim województwom, inspekcjom wojewódzkim na odcinku całej Odry, czyli śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, pobieranie prób oraz analizowanie danej sytuacji. Na dziś nie ma stwierdzenia obecności mezytylenu. Ta obecność tego środka była wynikiem prób pobrania wody jeszcze pod koniec lipca. W tej chwili Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ-u bada szczegółowo te próbki, aby ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć obecność mezytylenu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podkreśla, że liczy, że wyniki próbek przyjdą jak najszybciej. Maciej Karczyński jednocześnie przyznaje, że niezaprzeczalnym jest fakt śnięcia ryb i badana jest tego przyczyna. Tutaj trzeba zauważyć i przypomnieć, że mamy obecnie bardzo wysokie temperatury, również niski stan wód. W tych naszych próbach wyszło, że jest natlenienie w rzece. Tak więc analizujemy te nasze informacje, wymieniamy się również nimi z Wodami Polskimi, współpracujemy również z inspekcją weterynaryjną, jak również sanepidem, jak również te informacje są przekazywane do wojewodów celem podjęcia stosownych kroków. Przypomnijmy, że jeszcze w środę Wody Polskie jednoznacznie nie wykluczały ani nie potwierdzały, że w Odrze doszło do katastrofy ekologicznej lub skażenia rzeki, informując, że wiele symptomów na to wskazuje. Pierwsze niepokojące sygnały zaczęły bowiem docierać do Wód Polskich pod koniec lipca, a pierwsze martwe ryby zaczęły pojawiać się w rejonie Oławy. Również w środę Wody Polskie zaapelowały do mieszkańców miejscowości leżących nad Odrą oraz turystów, by unikali jakiegokolwiek kontaktu z rzeką. Apele są cały czas aktualne. Aby nie wchodzili do tej wody, nie umożliwiali też kąpieli w tym wodzie swoim zwierzętom. Radzimy, aby absolutnie nie łowić tych ryb z Odry, no i ani tym bardziej nie przygotowywać z nich posiłków. Tak? Taki apel wystosował też Polski Związek Wędkarski. Podobne prośby wystosowuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i ten wrocławski i zielonogórski. No także radzimy po prostu, aby się do Odry nie zbliżać. Przypomnijmy, że dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w Odrze wszczęła prokuratura.